Cześć, cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam osoby spod znaku byka w tym odcinku na horoskop na miesiąc maj 2023 roku. Jak zawsze rozpocznę od wyciągnięcia wiadomości od aniołów i przodków, a potem do czytania z kart tarota Waszej ogólnej energii, z jaką wchodzicie w miesiąc maj, i prognozy na sprawy zawodowo-uczuciowe oraz sprawy administracyjno-urzędowe. Jeśli, drogie byki, jesteście zainteresowane i nie macie jeszcze horoskopu dla siebie, to zapraszam tutaj do siebie. Rozpocznę już tasowanie wyrocznie aniołowie i przodkowie z prośbą o wiadomość dla Was na miesiąc maj. Pokażcie proszę karty. Aniołowie, przodkowie, jaką niesiecie wiadomość dla byków na miesiąc maj? Aniołowie, przodkowie, jaką niesiecie wiadomość dla byków na miesiąc maj? Pokażcie proszę kartę. Lato. Lato. Pław się w radości i świetle. Jest to karta pór roku, określająca czas czerwca, lipca i sierpnia, czas realizacji się czegoś, na przykład co na przykład rozpoczęlibyście w tym miesiącu. Wszelkie inspiracje, pomysły, które zaczynacie w maju, mogą mieć szansę zacząć przynosić efekty właśnie w okresie letnim. Materializować się pierwsze pozytywne rezultaty tego, co sobie teraz zaczniecie. To jest właśnie taka karta, taka energia, bardzo pozytywna. A wiadomość, jaką niesie ta karta, przeczytam Wam, co tutaj jest powiedziane. Wznieś się, rozwiń skrzydła i błyszcz. Wyciągnij swoje projekty i plany na światło ku objawieniu. To idealna szansa, by nacieszyć się owocami swojej pracy. Światło nadeszło, by przepędzić ciemność. Pojawia się również przejrzystość, pozwalając Ci dowiedzieć się, gdzie dokładnie się znajdujesz i jak możesz ruszyć naprzód. Aniołowie i przodkowie zachęcają Cię, byś cieszył się momentem i nie pędził przed siebie. To czas na przyjemność, radość i rozwój. Bardzo możliwe, że masz teraz dodatkową energię, inwencję twórczą i inspirację. Dostrzeż, co się do Ciebie zbliża. To inspiracja płynąca bezpośrednio z boskości. Dziękujemy za ten przekaz, bardzo pozytywny, dający szansę rozwoju, dający też szansę na to, by zaistniało coś pozytywnego w Waszym życiu, jeśli tylko dacie sobie szansę na jakieś nowości, jeśli coś na przykład teraz zaczniecie. I tak jak wspomniałam, ta karta również określa czas realizacji się czegoś, na czym Wam może zależeć i może to się spełnić w okresie letnim. Idąc dalej, byki, wyciągnę dla Was rozkład. Skrócony krzyż celtycki pokazujący Waszą ogólną energię miesiąca maja oraz prognozę na sprawy zawodowe, co u osób poszukujących pracy, co u osób zatrudnionych, jak tam w pracy będzie, co u singli w miłości, co w związkach w miłości oraz w sprawy administracyjno urzędowy. Pokażcie proszę kartę horoskop, prognozę dla osób spod znaku byka na miesiąc maj. Zaczynamy. Pokażcie proszę kartę. Prognozę horoskop dla osób spod znaku byka na miesiąc maj. Już patrzymy. Jaką energią wejdziecie w miesiąc maj? Paś mieczy. Energia informacji, komunikacji, intelektu, zdobywania wiedzy, nauki także. Co przeszkadza lub pomaga? Paś buław. Podstawa sytuacji, Wasza świadomość. Dziewiątka buław. Myśli, marzenia, nastawienie, cesarz. Co
co z przeszłości wpływa na teraźniejszość, warto rozliczyć. As denarów. I co idzie? Co jest w potencjale? As kielichów. Bardzo pozytywnie, bardzo optymistycznie. A potem przejdziemy do rozkładu i prognozy na te sfery, o których wspominałam. Teraz Wasza energia ogólna, jak się przedstawia. Tak jak mówię, tak jak wspomniałam, paść mieczy. To jest taka energia właśnie zdobywania informacji, chęci nauki. I ona pokazuje Was właśnie w takiej otwartości na to, na nowe doświadczenia, wiedzę, naukę, no i wymianę informacji. Wymianę informacji i taką otwartość też na nowe poglądy, bo paść mieczy, on się ciągle uczy, on ciągle poprzez to, co słyszy, widzi, dowiaduje się, wyczyta, może zmieniać swój punkt widzenia. Więc to może być taki czas, gdzie zapowiada się, kiedy to możecie chcieć czy bronić swoich przekonań, czy zdobywać po to informacje, by coś jednak zmienić w tym światopoglądzie. To też jest energia słuchania plotek, uczenia się też od kogoś. Może czas, kiedy chcecie poprawić, nie tak poprawić, może bardziej prowadzić jakieś dyskusje, analizy. To jest w ogóle czas, kiedy jest ogromny natłok myśli na tle tego, co do Was spływa z zewnątrz, tych sugestii, które zbieracie z zewnątrz, bo paść ten definiuje i osobę młodą, i osobę inteligentną, której właśnie bardzo, ale to bardzo zależy na zdobywaniu informacji, wiedzy. To taki czas właśnie mocnego główkowania i analizowania wszystkiego tego, co się usłyszy. No trygon powietrza, tak? Odpowiadający intelektowi, takiemu rozumnemu podejściu, analizie faktów i informacji. To taka ta energia Wasza właśnie jest i może z tym będzie trzeba się liczyć w tym miesiącu, że tu jest wiele jeszcze do nauczenia się. Bo to jest młoda energia, czyli jeszcze nie wszystko jest ukształtowane, jeszcze wiele wiedzy może brakować, wiele jakby doświadczeń brakuje. Może także określać taką chwiejność w swoich decyzjach, może określać taką niepewność po prostu. No i ten czas w tej energii podkreśla, że właśnie komunikacja, wyrażanie myśli, swojego zdania mogą być ważne, ale nie w sposób taki impulsywny czy kłótliwy, bo to jest taka osoba, która na przykład potrafi doprowadzić do jakiejś dyskusji, może być też uzależnioną od opinii innych, szuka zdania u innych, to ta karta często podkreśla, że czas zaufać logice i zacząć samodzielnie myśleć, bo możecie popełniać takie trywialne błędy, jak i plotkowanie, sugerowanie się tymi plotkami, przejmowanie się nimi, co tam też ktoś powie, to też jest zmienność zdania na tle tego, co się właśnie usłyszy. Zmienne stanowisko, zmienna opinia. Raz myślę tak, raz myślę tak. Szukam informacji, bo ja ich potrzebuję, ponieważ sama nie wiem, jak mam myśleć. No i to powoduje taką, ja wiem, energię niezdecydowania, energię wahań. Właśnie tutaj przy dziewiątce buław też coś takiego tutaj jest. No i tutaj jeszcze może ten paść mieczy, tak ogólnie mówiąc, on jest taki, że mieli myśli i tworzy w głowie różne scenariusze i obrazy. I ciągle szuka jeszcze tych informacji, to tutaj coś takiego się pokazuje. I macie tutaj w przeszkodzie, czy w co przeszkadza, co pomaga paść buław. On może, jeśli chodzi o przeszkodę, no to przy tych kartach, to jest taki brak troszeczkę wytrwałości czy zdecydowania. To jest też coś takiego, że odrzucacie propozycje czy szanse, które do Was idą, bo jesteście niepewni tego. W pewnym momencie myślicie, a podejmę się czegoś, a za chwilę wchodzą jakieś wahania, bo gdzieś już dowiedziałam się czegoś, co powoduje, że nie mam pewności. Więc trzeba się będzie nauczyć, dowiedzieć, ale w źródłach takich, które są godne zaufania.
No więc dalej paść buław może zwiastować też drobne takiego rodzaju trudności, bo na przykład czegoś się nie chce, trudno jest się w cokolwiek zaangażować. To jest taka właśnie energia w negatywie. Może mówić o błędach, tak? Błędnych decyzjach, dlatego że paść ten w tym rozkładzie na przykład mówi, żeby tu bardziej być decyzyjnym, podejmować się czegoś nowego, nie marnować okazji, nie marnować szans, ale pamiętać, by wchodzić w coś i wartościowego, i w coś, co czujecie. Czyli szukamy tam wiedzy i nauki, gdzie jest ona i sprawdzona, i z dobrego źródła, i czujecie, że ona spełnia wasze oczekiwania. Choć tutaj cesarz pokazuje taką decyzyjność, ale waszą własną. Przy asie kielichów to jeszcze tym bardziej jest takie poczucie, że wszelkie odpowiedzi i rozwiązania macie w sobie, tylko trzeba to w sobie odkryć. I dziewiątka buław, podstawą działań powinna być u was właśnie konsekwencja i umiejętność zwalczania pewnych problemów, które mogą się pojawiać, podejmować te wyzwania. Karta także mówiąca o tym, że się nie wykorzystuje okazji, bo coś się przeoczyło, coś się przespało poprzez właśnie takie zniechęcenie, że tutaj problemem może być, że nie kończycie jakichś spraw. Coś zaczynacie, macie na coś chęć, ale zmienia się wasze zdanie ciągle. Trzeba mieć tutaj właśnie w tej karcie świadomość wiary w swoje możliwości, w swoją stabilność w działaniu. No i myślę, że też to, że przy tej karcie jesteście poniekąd sami i możecie liczyć na przykład tylko na siebie. Karta ta też zachęca, by, ja wiem, ufać sobie, swoim możliwościom, by właśnie nie być opornym przed pewnymi sytuacjami, być czujnym. Może także mówić, w zależności jak to z wami rezonuje, że po pewnych przejściach macie teraz czas nieufności, zmęczenia i takiego poczucia, że muszę być bardziej ostrożny, ostrożna na tle tego, co mogło być na przykład w przeszłości, a co pokazuje as denarów, czyli o jakichś utraconych szansach, złych czy pochopnych decyzjach. Dlatego chcecie może przeczekać trudniejszy okres, bo czasami trzeba dać sobie ten czas. Czekać na przykład na właściwy moment, tak po prostu. No a może tutaj coś na przeszłości było takiego, że ktoś podchodził do was w sposób interesowny, albo opieraliście się o niewłaściwy autorytet, albo brakowało wam tej pomocy. Więc dziewiątka buław mówi o tym, by ta konsekwencja, zakończanie swoich spraw, by być tutaj bardziej takim stanowczym, ale także i ostrożnym w działaniu na tle doświadczeń, które tutaj powinniście wyciągnąć z tego wnioski w asie pentakli i dać sobie czas na różnego rodzaju przemyślenia oraz stosowną analizę i podejmować właściwe decyzje. Bo tutaj jest pokazany cesarz przy rycerzu mieczy. Te źródła informacji, na których się opieracie, powinny być właśnie godne zaufania. Opieramy się tu o autorytet. Możecie sami stanowić autorytet dla kogoś. Możecie mieć właśnie też z młodą osobą jakąś do czynienia, i której trzeba będzie w czymś pomóc. I teraz dalej. Ten cesarz w waszej głowie i świadomości, i on właśnie o tym mówi, że czas tutaj zacząć działać samodzielnie najbardziej. Jeszcze dziewiątka tutaj buław, jak wspomniałam wcześniej. Ona definiuje was jako osoby, które są same na polu działania. Muszą coś same konsekwentnie kończyć, nie rezygnować. No i on mówi o działaniach takich konkretnych, braniu spraw w swoje ręce, ale na zasadzie jakiejś strategii. Czyli bardziej tak myśleć i działać strategicznie, decydować samodzielnie. No i cesarz też mówi o właśnie konkretnym podejściu do życia i spraw. Mówi, że czas na przykład kontrolować samodzielnie wszystko, mierzyć wysoko, starać się zaspokajać swoje na przykład ambicje i oddalać się od tego, co jest niestabilne, niestałe, niewartościowe. Cesarz mówi, myśl strategicznie, postępuj właściwie.
Kieruj się zasadami przez siebie wyznaczonymi i nie zbaczaj z obranego dla siebie planu. A jeśli chcecie się na przykład oprzeć pomocą jakiejś osoby, bo jest taka osoba na przykład u Was w otoczeniu i musicie, bo na przykład czegoś sami nie dacie rady, to pamiętajcie tutaj, że ta osoba w cesarzu może mieć swoje warunki i wymagania i je Wam chcieć przedstawić. I tu warto postępować w zgodzie z sobą według własnych przeczuć, czy jest to w zgodzie z Wami, czy nie. No, wiele decyzji, moim zdaniem, powinniście być świadomi, drogie byki, że w tym miesiącu sami jesteście w stanie podejmować. Bo te odpowiedzi na Wasze problemy i na sprawy możecie mieć po prostu w sobie, nie szukając ich u kogoś. Plus dziewiątka buław, jesteście tutaj sami. Tutaj bierzecie sprawę w swoje ręce. Działacie strategicznie, konkretnie i nie zbaczacie z planu. Sugerujecie się tylko autorytetami, które są godne zaufania i informacjami godnymi zaufania. Czyli z takich źródeł, które są powszechnie uznawane za pewne. I kierujecie się własnymi przeczuciami. I wiecie, co jest dla Was dobre. Ale jeszcze tutaj nawrócę do cesarza, ponieważ to jest też energia kogoś z zewnątrz. No, może mówić o tym, że z jakiegoś powodu ulega się wpływowi czy sugestiom jakiejś osoby nad Wami nieco kontrolującej, bardziej decyzyjnej za Was. Że na przykład ciągle możecie czuć się porównywani do kogoś. Nie macie własnego zdania, czy też wręcz nawet własnego stylu. A tutaj warto właśnie znać swoje możliwości, swoje zasoby i dla siebie samego, dla siebie samej, otoczenia, rodziny, starać się stawać, być już autorytetem. Może też ta energia być Wam potrzebna, żeby więcej pewności siebie było, żeby mniej tych błędów popełniać, a uczyć się wyłącznie od osób, które wnoszą coś wartościowego i pomogą Wam się rozwinąć. Natomiast jeżeli to z Wami nie rezonuje, to jest też taka sytuacja, że czas się uczyć przy kimś, jeśli nie dajecie sobie sami rady, tak? Bo w dziewiątce buław nie dajemy sobie rady. Więc trzeba się otworzyć, tak jak powiedziałam, na mądre osoby. Na osoby, które są na stanowiskach, które, nie wiem, mają pieczę nad czymś bardzo ważnym i istotnym w Waszym życiu i opierać się o kogoś takiego, kto ma zasoby, możliwości, że może właśnie to być dla Was także czas, kiedy chcielibyście, aby wziął ktoś Was pod swoje skrzydła i przy kim możecie się rozwinąć i coś osiągnąć. Tylko pytanie, czy tego będziecie chcieli i czy będziecie konsekwentni i czy te warunki, na jakich ta osoba chciałaby Wam pomagać, będą Wam odpowiadały. Bo to, co tutaj idzie w asie kielichów, to jest coś nowego. Nowe uczucie, nowa osoba na Waszej drodze, szansa realizacji się w czymś, co czujecie, co jest dla Was najważniejsze. I generalnie ta karta zachęca, żeby w ten sposób postępować w tym miesiącu, byście ufali sobie, swojej intuicji, dbali o swoje emocje, robili wszystko w zgodzie z sobą. Zaczęli ufać także sami sobie, samej sobie. Może też właśnie spełnić się tutaj jakieś Wasze duże pragnienie, marzenie w tym miesiącu. Bardzo pomyślne i pozytywne zakończenie tego rozkładu. Ok. Teraz zobaczymy, co tutaj w sprawach zawodowych, miłosnych i administracyjnych. Ok, to teraz byki, reszta prognozy, sprawy zawodowe u osób poszukujących, co w pracy może się zadziewać, co u singli, co w związkach, co w sprawach urzędowo-administracyjnych. Teraz sobie zobaczymy i będziemy patrzeć. A więc osoby, które poszukują pracy, siódemka buław. O coś tutaj będziecie chyba walczyć i zabiegać, bo nad czymś tutaj mocno pracowaliście i koncentrowaliście się, żeby coś osiągnąć. Kochankowie, możliwe, że jest tutaj albo przez Was określenie się kierunku zawodowego, w jakim chcecie iść, w jakim kierunku chcecie doszlifować swoje umiejętności, lub tak jak tu patrzę, widząc Was przy pracy, macie możliwość może podjęcia jakiejś decyzji o współpracy z kimś. Tak, tu są dwie opcje do przemyślenia. Albo kierunek zawodowy, nad którym warto by się tutaj skupić,
chcecie przemyśleć po prostu z szerszej perspektywy, spojrzeć na to wszystko i zastanowić się, którą drogą podążać dalej, albo decydujecie się na jakąś współpracę, ale decyzję będziecie podejmować spośród dwóch opcji. Tak to tutaj widzę. Co w pracy? Czwórka pentakli, dwójka mieczy, wy tutaj jesteście w pracy zawodowo, mam wrażenie, że coś trzeba będzie przemyśleć, z czymś macie trudność, by podjąć się czegoś. Co tutaj się pokazuje? Taka duża ostrożność w podejmowaniu decyzji. Nie ma tutaj podejmowanych decyzji szybko i pochopnie. Wszystko jest jakoś tak bardzo przemyślane. Widzę też, że na płaszczyźnie zawodowej nie ma tu jakby awansu finansowego. Jest takie poczucie poniekąd potrzeby przemyślenia swoich działań i tego, jak to teraz zawodowo u Was wygląda. A z energii zewnętrznych jakaś kobieta, baran, lew, strzelec, może mieć wpływ na Was w tym miesiącu, ograniczać Wasze pole możliwości, nie wiem, z jakiegoś powodu oddalać się, wycofywać, troszeczkę jakby niejasna jest sytuacja między Wami, koleżanką, przyjaciółką w pracy lub kierowniczką. Widzę to w taki sposób u Was w pracy, więc to, co bym tutaj radziła, warto starać się otwierać na jakieś inne możliwości, lecz też w sposób przemyślany i rozsądny podejmować decyzje. No tak, żebyście po prostu mieli i osiągnęli, drogie byki, w maju to, czego chcecie. Starać się także poprawiać swoją atrakcyjność, pokazywać się bardziej. Trzeba się troszeczkę jakby uwydatnić, żebyście byli zauważalni w tym miesiącu bardziej. Single, byki, dwójka kielichów, bardzo ładnie się zaczyna, król mieczy, rycerz mieczy i as buław. Wiecie, co myślę? Wy tutaj naprawdę możecie poznać kogoś bardzo fajnego do miłości, bo jest miłość, zakochanie w kimś. Myślę, że w osobie starszej, doświadczonej życiowo, która na przykład bardzo ceni sobie intelekt i na przykład nie ufa byle czemu. I istotne mogą być dla tej osoby i wartościowe rozmowy. Może mieć też nietuzinkowe poczucie humoru, lubi intelekt u kobiety. Może być osobą wysoko wykształconą, bliźnięta waga wodnik. Może chcieć zainicjować randkę i spotkanie, choćby nawet intymne. Możecie się spodobać. Naprawdę widzę tutaj nową aktywność i jest tutaj zauroczenie i tu jest też chemia. Powodzenie, poznanie mężczyzny jak najbardziej tutaj widzę do związku dla singli. Co w związkach? Siódemka kielichów, piątka kielichów. Szóstka buław. I wieża. No tutaj może dojść jakby do jakiegoś zranienia, mam poczucie. Drugiej połówki swoimi, nie wiem, błędnymi założeniami, na wyraz ocenioną sytuacją lub nadinterpretowywaniem czyjejś wypowiedzi. Może tutaj jakiś być smutek, żal w tej piątce kielichów, poczucie straty na tym polu. Lub w relacjach jest problem, na przykład też widzę, związany z nałogiem. Utratę takiej przyziemności i taka niestałość też w deklaracjach. Niepewne jest to wszystko tutaj. I karty radzą, coś będzie trzeba przebudować, przewartościować, bo jest chęć, jak najbardziej szóstka buław mówi o tym, żeby coś, jest chęć, zapał, zryw do przebudowania czegoś, byleby tylko na przykład pilnować tego, co chcecie zmienić i poprawić w związkach, a nie na zasadzie słomianego zapału, bo ta szóstka buław to taką energią jest, że na chwilę nam się chce, a potem już nie, bo ten kolejny raz może chcieć zrujnować na przykład Waszą relację, jeżeli nie będziecie konsekwencji.
konsekwentni i w związku nie będziecie dbać o stabilizację, o fundamenty. Widać tutaj jakieś zranienie. Ktoś kogoś może o coś podejrzewał, na wyrost oceniał może szansę danego związku. Jeśli to była świeża relacja, to mogła ona być czymś takim wyimaginowanym przez Was i okazało się, że jest zupełnie inaczej. Że jest zupełnie inaczej, że to było takie chwilowe i powierzchowne i nie chcieć się już później dalej realizować, bo nie ma po prostu solidnych fundamentów. A co do relacji trwałych, to tak jak właśnie mówię. Tutaj jest chęć do tego, żeby coś przewartościować, przebudować, ponieważ na przykład ktoś kogoś zranił, ktoś coś źle zrozumiał, nie dopytał i chodzi w takim poczuciu zranienia, żalu, więc tutaj trzeba zwrócić na to uwagę w związkach, żeby czasem tutaj czegoś nie stracić, żeby coś tu się nie zburzyło. I sprawy urzędowe, królowa kielichów, ósemka buław, śmierć. Myślę, że dość korzystnie i pozytywnie dziewiątka pentakli o tym mówi, że obrót spraw jest bardzo dobry. Dobre wiadomości, które kończą coś, jest tutaj pokazane w karcie śmierci, ale no i dające ogromne takie też może, czy ja wiem, doświadczenie. Kończy się jakiś proces, jak najbardziej, bardzo pozytywnie. Może to być związane z jakąś kobietą, ryby, rak, skorpion, lub to o Was chodzi, ale to mogą mieć tutaj sprawy, związek z życiem osobistym, które mogą się, te sprawy mogą się korzystnie i pozytywnie dla Was zakończyć. Tak tutaj karty mi pokazują. Okej, drogie byki, tak widziałabym Waszą energię, tak widziałabym horoskop, prognozę na miesiąc maj dla Was. Życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego. Niech się Wam spełnia co najlepsze, a co w niekorzyści. Starajcie się niwelować. Pamiętajcie, że wszystko jest w Waszych rękach. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmikach. Miejcie się dobrze. Cześć!